Kopyra.com. Ze mną Olivier Bartolomi z browaru Darule. So, what's your impression about festival? Zapytałem Oliwiera, jak wrażenia z festiwalu, ponieważ bardzo mi się podoba, jest wrażeniem, ilu ludzi chciało spróbować belgijskiego piwa i jest bardzo zadowolony. We've talked yesterday about your brewery. Maybe you can tell us in few words how long you have your brewery and how is your history, what is the capacity of brewery and so on. The brewery is now 30 years ago. We started with Gordon Reed, produced by your Oliwier powiedział, że absolutnie nie ma żadnych problemów.
dlatego że oni często ważą, ważą dwa razy w tygodniu. Po prostu różne z konkretnego piwa są zbierane, przechowywane w lodówce do następnego ważenia. Z kolei wczoraj powiedział mi, że zwykle mają z dwóch ostatnich piw jakieś po prostu takie zabezpieczenie, czyli w momencie, kiedy chcą zadać drożdże, zadają je drożdżami z przedostatniego piwa. To powoduje, że zawsze jedną partię drożdży mają w zapasie. No i powiedział, że ważą dwie barki tygodniowo, czyli można powiedzieć około 100 barek drożdży. Where do you sell your beer and sell bad beer? How many countries? Which countries? How many different countries? We export particularly in Italy, we export to Japan, Brazil, Canada, the States, Norway, Finland, Sweden, Zapytałem, gdzie sprzedają swoje piwa poza Belgią. Wiedział, że nigdy tego nie liczył, więc naprawdę do wielu krajów. Głównie europejskie, wymienił prawie wszystkie europejskie, zachodnie kraje, oczywiście Polskę. Natomiast spoza Europy jest chociażby Brazylia, USA, Kanada, ale także też takie kraje jak Japonia na przykład z Azji. Dobra. So, tell me what is your specialty? Because if you have one strike, you grew mainly Belgian what is your specialty? What's the most typical view for your brewery? Because your brewery is not very typical as a Belgian brewery, because you use only American hops. Zapytałem, jaka jest specyfika tego browaru, dlatego że to jest jednak nietypowy browar jak na Belgię, dlatego że od samego początku w browarze używane są drożdże tylko amerykańskie, przepraszam, chmiel tylko amerykański. Z kolei używany jest jeden szczep drożdży, więc wszystkie te piwa mają taki belgijski charakter. Natomiast tym, co ich wyróżnia, jest to, że używają tylko amerykańskich chmieli. I po drugie, nie używają żadnych przypraw. Czyli jeżeli jest jakieś pszeniczne piwo, na przykład Treze Wheat, ono jest bez przypraw. To nie jest Witbier z Holendrą i Curaçao, tylko to jest po prostu piwo fermentowane na jakimś szczepie drożdży, a chmielone amerykańskimi chmielami. What is your impression about this festival compared to other festivals in Australia? So what's your impression about this festival? In Poland, presently, it's a new type of thing. So different try this movie in other countries, że widać po prostu, że Polacy są bardzo ciekawi belgijskiego piwa, że jest to jeszcze cały czas nowość, są bardzo entuzjastycznie podchodzą do piw, które tutaj są obserwowane. No i że to jakby po prostu sytuacja jest bardzo podobna do tego, co było w Unii, ale 10-20 lat temu. Jest bardzo pozytywnie, może nie zaskoczony, ale bardzo pozytywnie ocenia festiwal. So, thank you for the interview. Thank you. See you soon. See you soon. I hope that I can visit your brewery, make a material, make a video at the brewery to show your brewhouse. How you brewing? You're brewing home here or you have some? For you, for you. What sort of recipe? Holiger zaprosił mnie do odwiedzenia browaru, powiedziałem, że z chęcią bym przyjechał, nakręcić materiał, pokazać jak wygląda ważenie, także myślę, że może
możecie się spodziewać jakiegoś materiału w najbliższym czasie? No, nie wiem czy w najbliższym, ale jeszcze myślę w tym roku z Browaru na rulę in which part of Belgium your the source of the and Oliwier, zapytałem w jakiej części Belgii jest zlokalizowany browar, dlatego że to, jak wiecie, Belgia jest podzielona na Flandry i Walonię. Walonia jest francuskojęzyczna, Flandria jest holenderskojęzyczna, czyli niderlandzka. Oliwier powiedział, że oni są blisko granicy francuskiej i Luksemburga, więc zdecydowanie jest to Walonia. Zaprosił jeszcze raz do browaru i na festiwal, który odbywa się w październiku. Dziękuję za wywiad. See you soon. See you soon.